to było? Co pan powiedział? Beata Andrejas, marszałek Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej. Więc ja popieram wniosek posła Ziemskiego z Wrocławia o rozszerzenie listy infamisów z Wrocławia do Lidii Dudenberg, dodania Dawida Jackiewicza i Dudkiewicza, obecnego prezydenta, czwarta kadencja prezydenta Wrocławia. I tylko wspomnę, że poprzednim trzy kadencje prezydentem Wrocławia był niejaki Zdrojewski, też europoseł teraz, jak Jackiewicz, który na nagrobku jego ojca już nie ma nazwiska Zdrojewski. Jest żydowskie nazwisko. Także z kim mamy do czynienia we Wrocławiu, sami Państwo widzicie. Do Agory wracając. Moją organizacją macierzystą z młodości jest Federacja Młodzieży Walczącej i w niej spotkałam obu Kurskich, Jarosława Kurskiego i Jacka Kurskiego. I Jarosław Kurski jest obecnie zastępcą Adama Szechtera, Michnika. Także nie chcę Państwa zanudzać, ale mam bardzo dużo na ten temat informacji, co to są za bracia i co to jest Agora, którą ukradli tak naprawdę Michnik z Kurskim, NSZZ Solidarność, bo Gazeta Wyborcza, flagowy projekt Agory, miał być gazetą jaką? Miał być gazetą NSZZ Solidarność. A co się stało? Został skradziony narodowi polskiemu, ta Gazeta Wyborcza. I jeszcze w gazecie, znaczy w Agorze, w wysokich gremiach, w radach nadzorczych, zasiaduje Henryka Wochniarz. Kto to jest? To jest komunistka, żydówka oczywiście, komunistka z poprzedniego systemu, która prowadzi Kongres Kobiet Polskich. I tu, co do sytuacji kobiet w Polsce, ten kongres ma bardzo dużą przekładkę, zarówno co do konwencji przemocowej gender przeciwko kobietom tak naprawdę, używając kobiet instrumentalnie, jak i ten kongres kobiet sponsorowany często przez Arabię Saudyjską na przykład, przez szejków, zaprasza się tam jakieś wysoko postawione kobiety z, w ogóle z obcych państw. I on kreuje politykę państwa polskiego antykobiecą, po prostu przeciwko kobietom. I takie kobiety jak Henryka Wochniarz, inne Żydówki, doprowadzają kobiety w Polsce, Polki, prawdziwe Polki, do całkowitej ruiny, odbierając nam głos we wszystkich mediach, czy to jest telewizja TVP, czy to są inne media. I to jest wielki problem, że te kobiety po prostu zniszczyły polskie emancypantki na przykład, nie? Czy historię polskich kobiet, które walczyły w czasie II wojny światowej, w czasie podziemiów. Dziękuję.